Tá? No i pięknie. Teraz podejdź tutaj. Tymi ich okrążymy. No i spróbujemy im tu pyknąć zaraz. Na szczęście to są wojska z różnych zupełnie krajów, więc one nie współpracują za dobrze ze sobą. Tutaj niby mamy teraz porażkę. No to zaczekajmy jeszcze. Co to robisz, człowieku? Tu, zaczekaj chwilę. Dobra, wszyscy przyszli. Teraz tutaj i tymi tutaj. Niby dalej jest raczej porażka, ale wydaje mi się, że tym razem to jednak powinniśmy wygrać. A zajmujmy im tu dalej to. No raczej powinniśmy to wygrać, ale widzę, że jeśli chodzi o morale, to zdecydowanie mają większe. I wygląda na to, że przegramy. Chyba, że nie. Sue for peace. Estian Naharvalia tu, bo aha, czyli niekorzystny pokój dla nas chcą wymusić. Nie zgadzam się. Dostali jednak w dupę od naszej dzielnej armii. Pogonimy ich jeszcze bardziej. O to chodziło. Tu im całą armię rozwaliło. I tutaj tą drugą też im raczej całą rozwali. Nie, jednak przeżyli. Tu jeszcze jakieś armie wracają w te same miejsca. No i dobra, i teraz zrobimy skomasowany atak. Tracimy 270 gelda. Nie stać nas. Tracimy 25 military power. Tak, stać nas. I znowu chcą pokój. Oczywiście nie zgadzamy się. Ty oczywiście masz mieć deception. Swoją drogą. Odzyskane. No to idziemy teraz zajmować ich terytorium. Tymi to się jeszcze tutaj cofniemy na chwilę. Tymi też. No, ładnie sobie z nimi poradziliśmy, nie powiem. Tu jest 12 koła jeszcze jakieś, więc z tymi 12 kołami też podejdziemy tutaj. Znowa armia jakaś, dobra. Tutaj nam się ktoś plącze. O, nie, 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 nie. Tak to nie będzie. Musimy ich stąd wykurzyć. A, tu jest jeszcze fort do odebrania. No to idziemy, idziemy koniecznie. Wait,
to będzie koniec tej armii, to jednak wy też tu musicie podejść. Tutaj... i tutaj... albo tutaj i tutaj. Tu nadciągają. Nie, ty tu zostań. Dobra, ten 1000 zginie, ale to taki był plan od początku, że on w końcu ma zginąć. Także nic nadzwyczajnego. Ty sobie zostań. A, dobra, to jak już musisz, to idź tu. Ty sobie podejdź tu. No dokładnie, ten 1000 to był, który poszedł się paść w tym momencie. No i oni tutaj myślą, że nam nastukają, bo mają dużo wojska. No ale my też będziemy zaraz mieli dużo wojska. Może na wszelki wypadek to się cofniemy tutaj o jedno pole. Tu. Tymi sobie podejdziemy tu. Dobra, teraz już możemy omen. Weźmiemy sobie Warchanta znowu, żebyśmy mieli lepszą dyscyplinę. Ci, widzę, kolesie troszkę tutaj jakby zawrócili z drogi. Ale jednak kombinują dalej. Chyba chcą oblegać ten fort. Tak wygląda przynajmniej. My sobie podejdziemy tu. A tymi panami oczywiście zajmujemy dalej. Całość. No jednak nie chcą oblegać tego fortu do końca. No to my sobie pójdziemy do tego fortu. Chyba, że nie. Gdzie wy do Burjany idziecie? No dobra. Splendid. Dobra. I chcą mi zaatakować tych panów. Ale jednak się wycofali z tego pomysłu. No to może podejdźmy tak. Trzeba się tam zbliżać do tych terenów i odbić to w końcu. Nie popatrzyłem, a tu nas rozwalają. No, mamy pokonaną armię. Musimy stąd spieprzać. Już nie zdążę. Aj, tak to jest, jak się na wielu frontach wojny prowadzi. To nieuwaga drogo kosztuje. Dobra, musimy wypierniczać tymi powoli. Religious Festival. O, 800 gelda, no jasne. Nie stać nas. Sorry, nie stać nas. Gdzie wygraliśmy? No tutaj, bardzo dobrze. To was proszę tu, a was proszę tu. Pokonali nas za to tutaj. Już druga armia, którą nam pokonali. Tak być nie może. To was poprosimy tu. A was tu z powrotem, dokładnie. Jeszcze gdzieś to 13 tysięcy idzie. Ta armia jest gdzieś tu, w tym rejonie. No, spróbujmy podejść. Aha, 8 tysięcy. Nie, to nie mamy szansy. Dobra, spadamy stąd. Dobra, odbijemy sobie ten kawałek. Fort przede wszystkim. 15 tysięcy wraca jeszcze.
No ta wojna to się będzie ciągła jak guma z majtek. No dobra. Ty zajmij ten fort, znaczy tą stolicę. Tamten gościu niech zajmuje fort. Tymi wszystkimi się wycofujemy na ten moment. A, nawet nie wiem kiedy i tutaj wlazł nam w dziedzinę jakiś gościu od Tylasa. Trzeba będzie sobie z nim poradzić, więc podejdźmy do Narvarolum, a tymi do Laudicum. Gdzie wy wracacie? A, tu już wróciliście. To idź odbij to. A ty idź odbij to. I bardzo dobrze. Czy ja mógłbym podpisać pokój na przykład tylko z jednym kolesiem? Offering peace. Na przykład white peace. Suggest. Nie zgodzą się, bo negatyw jest 21 punktów, bo mają. Stolicę jakąś naszą oblegają i Wargola ma, za Wargola też mają 10. A gdybym dodał kasę, czy to coś zmienia? No to nie. Bo jakbyśmy takich sojuszników popodpisywali, to by było troszkę łatwiej. Może się to uda zrobić, tylko trzeba Wargola na plus wyciągnąć. I może to wtedy zadziała. Dobra, ci też już są. Wszyscy tutaj podejdą. No i okej. Na razie jest wszystko w porządku w miarę. Próbują fort zajmować. To jest troszkę groźne. Może podejdźmy tutaj do Cambium. A tymi gośćmi jednak do Kalisza. I spróbujemy im stuknąć w tym forcie. Tu już mamy 21% na plusie. To jest dobre. Już im tak łatwo nie będzie. Dobra, wygraliśmy tutaj jedną bitkę. Okej, podejdź tutaj, zobaczymy, gdzie oni będą uciekali. Loyal Servant, 25 military power dostaliśmy. Tu. Kurczę, no już jest 0%. Mogą nam zająć ten fort w następnym miesiącu. Dlatego wartałoby jednak spróbować im sypnąć, no ale
Z drugiej strony, jeśli przegram, to tak mi to nic nie da, że im sypnę. Ci się dalej wycofują. Powiedzmy, że spróbujemy ich pogonić. Nie, odeszli. Odeszli od oblężenia. No i dobrze. Pokój. Dobra, spokojnie. Estian na Harvalia to Bojoa i Stragona do Birikani. Ale w życiu. Siege of Maroya. W końcu. Wygraliśmy ten siege i mamy dwie armie, którymi możemy coś zrobić. Niech one podejdą tutaj. Tymi panami w takim razie wróć do Ambium, a tym panem spróbuj pogonić tego. Ten w międzyczasie ci w dwójkę nawet. Niech spróbują pogonić, albo nie. Ty idź tu, ty idź tu. Te dwie armie niech podejdą tutaj do kampi. Okej, puszczamy to. Już nie uciekają. Spróbujemy ich tu namierzyć gdzieś. Bardzo ładnie, chyba ich przechwycimy. Oj, tu idą jacyś niedobrzy panowie. Chodźcie tu. A wy chodźcie powalczyć z nim. No i tu będzie bitka, dobrze. I wygrywamy to, więc nie jest źle. Ty idź odbijaj tutaj te tereny. Coś tam dzieje. Akceptujemy ofertę. Bardzo ładnie, 3500 im rozwaliliśmy jeszcze. Tu jakiś pan z 2000 nam podszedł. Spróbujemy sobie poradzić z nim. Tylko, że zawsze trzeba mieć obstawę. A, fort znowu zaczęli oblegać. Dobra, chodźmy do Lygi w takim razie od razu. O, tu będzie bitka. Dobra, wygraliśmy to i teraz będzie druga bitka. Kurde. Rozwaliło nam jedną armię. No dobra, ale spróbujemy chociaż tego gościa tą armią jeszcze skubnąć. Dobra, enemy captured. Tutaj też zabiliśmy wszystkich i jeszcze jest następna bitka. Też mam nadzieję powinniśmy wygrać. Tak, wygraliśmy to. Chcą pokój, ale jaki chcecie pokój? Estian na Harvalia tu Bojoa. Nie, nie zgadzam się z takim pokojem. Absolutnie.
Tobie damy w takim razie Deception i masz w tym momencie Independent Operations. Trzeba złapać tego kolesia. A, i tutaj ktoś mi próbuje oblegać fort. Więc podejdźmy tu, a ty podejdź tu. Co? Czemu on to tak naokoło musi obchodzić? Dobra, to zostań tu. Dobrze, tamtym żeśmy narąbali, to tą armię już mogę teraz zdisbandować. Ty jednak nie bardzo, bo w ten sposób nie dostajesz żołnierzy, a ma za mało ludzi też, żeby oblegać cokolwiek. Więc musimy to zrobić inaczej. Znowu pokój, taki sam jak zawsze. Do chłopa należy, wiadomo. Nie zgadzam się. Ci tu cały czas prowadzą oblężenie, ale to już niedługo. Co nam tu jeszcze zostało? Tam jest na razie bezpiecznie. Także idziemy do Stragony. No nie! Kurde, ile mieli? 7% szansy na to, że im się uda. I oczywiście im się udało. No to teraz im musimy stuknąć i odbić ten fort. Na czym stracimy multum ludzi na pewno. Dobra, wygraliśmy oblężenie, ale co z tego? Dobra, teraz możesz mieć już Independent Operations. A ty spróbuj pogonić tego kolesia, bo nie wiem, gdzie on będzie uciekał. Pewnie tu. Pokój znowu chcą podpisywać. A, jasne, jasne. Ta, na pewno. Całe to chcieli nam zabrać. To, co zrobili teraz tym fortem. Taki wał. Dobra. Poczucie humoru to wy macie, nie można powiedzieć, ale niestety... No i... Nie ze mną takie numery. Musimy poodbijać to, co nasze. To jest w tym momencie najważniejsze. I spróbować ich w międzyczasie nie wpuścić w nasze granice. Tu niestety się zbliża jakaś łajza i będzie mi tutaj znowu zajmowała. Kto umarł? Researcher. To researcher to jeszcze nie jest takie najgorsze. W Civiku mamy z 7 najlepszego. Być może się uda jakiegoś tutaj namacać w charakterach. Z Civikiem większym. To jest z Finezja, tak? Dobrze myślę? Tak, z Finezją. Więc to musi być tak. Chłop, który ma dużą finezję i jest niezatrudniony.
No, ósemka jest najlepszy. No, ale to lepiej niż siódemka. Z tym, że z nim jest jakiś problem. A, niepełnoletni jest. No to dobra, to niech będzie ta siódemka. Ten ma lepsze loyalty i też ma siódemkę, więc weźmy tego. Okej. Disloyal provinces już teraz wszystkie są nielojalne. Super. W sumie nie wiem czemu, ale no są. No to dobra, to jedziemy dalej. No i już widzę, że jest problem z tym panem tutaj, więc trzeba się tam przejść. A ty zajmuj dalej to wszystko. Masz tu Independent Operations zresztą. O, bardzo dobrze. Nowa armia się tu urodziła w tym momencie. Więc trzeba im sypnąć. Dobra, wyszliśmy na plusa, jeśli chodzi o zdobywanie fortu. Więc to już nie powinno długo potrwać. No i tym by trzeba było sieknąć. Nie wiem, czy zdążę ich przechwycić, czy nie. War Exhaustion. Aha, i to dlatego mamy ten National Unrest już taki. Naród jest wyczerpany wojną. Nie no, w tym momencie zadowoliłbym się chyba tą jedną prowincją, chociaż to naprawdę jest niedużo. No ale obawiam się, że nikt mi jej nie da na ten moment jeszcze. Więc muszę niestety ciąć dalej. No i tu mnie zaczyna gonić jakiś typ, więc musimy tam posiłki wysłać. Ci gdzieś tam spierniczają w hektary. Oj, oj, będzie bitka. Będzie bitka i nic już nie zrobię. I przegram tą bitkę jeszcze, żeby było śmiesznie. Już stój tu, trudno. No, przegram i to dość konkretnie. Nie ma co tam leść. Ty gdzie idziesz? Tu, dobra, podejdź tu. Ty spróbuj się rozprawić z tymi panami. No ale tak naprawdę zabiliśmy im więcej żołnierzy niż oni nam. Więc to też nie do końca przegrana. Wygraliśmy Siege w Elysii. O to chodziło. Teraz możemy nakopać tym panom. Dobra, któryś się tam zwinął, jakiś kraj. Ty możesz podejść tutaj. Ty możesz podejść tutaj. Ci uciekają tam. Dobra. Może być. Tymi gonimy tych. Może być. Ci panowie są na Independent Operations i oni właśnie też już się zajmują tamtą armią. No to w sumie dobrze, to nie, to tymi sobie podejdziemy tu. Tamci się cofają, ok. Mamy trade offer, jak najbardziej. No i tutaj niestety jest taka sytuacja, że teraz nie poradzę. Nie jestem w stanie im sypnąć. Temu też damy Independent Operations. No, ten ewidentnie próbuje ich tam
natrzeć im uszu. Tu gdzieś było 17 tysięcy wojska. I obawiam się, że oni pójdą w tamtą stronę. Dlatego... Dobra, nie zaczekamy, aż ci tu coś będą w stanie zrobić. A, tutaj idą, dobra. To my też tutaj podejdziemy. No co, można go wychłostać i stracimy 50 golda. Albo można go nie wychłostać i też stracimy 50 golda. No to nie, to chłostamy. Okej. W międzyczasie jakaś droga handlowa następna. W porządku. Dobra, ci się już cofnęli maksymalnie. Możemy się tutaj teraz przenieść bliżej akcji. Tu jest większa bitka, którą wygramy bez problemu. Tu jest 6 tysięcy wojska, 6,5, ale też wygrywamy, widzę. Tych tam już nasi gonią, ładnie. To wygraliśmy i teraz 10,5 koła tam jeszcze nadciąga w to miejsce. No i myślę, że też przeżną. Ten idzie pierwsze stolice odbić, to może i ma jakiś sens. W Murgi wygraliśmy, nie chcemy takiej oferty pokoju, absolutnie. Wygramy znowu w Burgi. W Diduni, znaczy. I teraz podejdziemy sobie tu. I oczywiście weźmiemy też kaskę z Trejdruta. Ci ładnie tam wygrali. No to tymi podejdźmy do Diduniany. O, nawet wsadziliśmy jakiegoś gościa do pierdla, co jest bardzo też korzystne. A, tutaj się rozprawili z armią. Dobrze. Teraz bijemy tu. No, nie, 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 nie. Absolutnie. Dobrze. Wszystko idzie po naszemu. Idziemy zajmować tą stolicę. Ty możesz zostać tutaj. Jedno wojsko niech się wycofa na nasze tereny. To będziemy... O! Oni se tak tu po prostu stoją. 2000 wojska. Ciekawe, ciekawe. Trzeba by im stuknąć. To odzyskaliśmy, więc idziemy dalej. Dobra, widzę, że tam już się z nimi rozprawią. A ty idź tutaj. W międzyczasie ten pan nam zajmuje ostatnie miejsca, gdzie jeszcze jest ich. Accepted peace with Gallic regional power of Birikania. White peace z Birikanią. A, skończyła się wojna, tak? Oj. Wymusili na nas biały pokój, niestety. No nie udało się. Ale dobra, to już teraz wiemy, jak ich podejść. Mianowicie trzeba ich podejść w ten sposób. Tylko War Exhaustion teraz musimy całkowicie znieść, żeby to miało jakiś sens. Dobra, roześlemy ich tutaj jakoś w miarę. Pokażcie mi nie trade goods, tylko i nie population, tylko supply. Właśnie. Z tymi panami możecie iść tu. Tymi panami sobie podejdźcie. A do Rugium na przykład. Gdzieś takich trzeba porozwalać, żeby byli jakby w każdym zakątku naszego królestwa. No i oczywiście dwóch trzeba tutaj na ścianę z barbarzyńcami przesłać, bo oni się tam lubią tworzyć.
z tych dwóch. No i chyba wszyscy są rozdysponowani elegancko. No to wojna tak nie wypaliła do końca, po naszej myśli. Bojoła niestety zostanie dalej bojołą, ale myślę, że dojdziemy do tego. Jakby tak w Stragonii jeszcze wystawić fort, a można by to zrobić w sumie dość prosto. Czemu by nie? Fortecę sobie tu wystawimy. Albo na Harwalii nawet lepiej by było. Dawaj fortecę. Buduj. A tych jeszcze nie rozdysponowałem, tak? A, oni sobie stoją w dobrych miejscach w sumie. A tego możemy do Agrum posłać, a tego do Elizji. No i Helwetia teraz chce od nas brać jakieś trade routy, więc nie jest źle. No dobra, nie powiększyliśmy Esti za bardzo. Ale za to mamy od nasrania oratory power, co nam pozwoli zająć się tymi nielojalnymi prowincjami, mam nadzieję. No niektóre to już mają całkiem dupę z lojalności zrobioną. Dobra, jak to w ogóle tu wygląda? Co ty tu masz? Ty masz cultural assimilation. Czy tu, jak ty tu wygląda ta twoja prowincja, jeśli chodzi o kulturę? Tu na przykład wszyscy są nasi. Nie wiem, jak to zrobić. Weźmy sobie najbardziej nielojalną prowincję, czyli w tym momencie będzie to Longobardia. Longobardia to będzie gdzieś tu chyba, nie? Nie, to jest Hamadia. To jest Longobardia. To jest w zasadzie tylko jedno miasto w tym momencie. A nie, bo jeszcze Bunicjum też jest nasze w tej samej prowincji. I tutaj mamy Borderlands. To nie, absolutnie nie. Oczywiście, że kulturowa asymilacja tu ma być. I teraz oni się kulturowo, powiedzmy, zasymilują, a skonwertować to ich skonwertuje normalnie już. Bo akurat nie mamy trochę religious powera. To czemu by nie? Tu i w Bunicjum. O, ancestral guidance. 50 religious power i tribal chief dostaje 10 popularity. Ale mamy już 80, to już więcej się nie da. Albo High Priest straci 10 loyalty i my stracimy 177 gelda. No nie stać nas na stratę złota, więc nie mamy wyjścia. O, tu są już na przykład naszej kultury freemeni. Tego można by skonwertować. Asymilacja się sama zrobi. I tych też skonwertujemy. I teraz gdyby tak przykładowo tribesmena spromować... I teraz tych trzech spromować na citizenów, no to by było zdecydowanie lepiej. Tutaj jest nawet dość wysoki poziom cywilizacji. I musimy robić wszystko, żeby mieć jak najwięcej citizenów w tym momencie. Wszystkich tribesmenów promujemy. I teraz promujemy, ile się da, freemenów. A tak, żeby było jeszcze trochę tych freemenów zostało, bo to też są dochody. Tu na przykład jest całkiem spore miasto, z tego co widzę. Czy jestem w stanie zrobić coś, żeby się bardziej cieszyli citizeni? Na przykład z marketplace'a to mają generalnie w dupie, tyle tylko, że cywilizacyjny poziom się podnosi. Training camp. Manpower podnosi. Forteca, wiadomo, fort. Granary z kolei podnosi po szczęście niewolnikom, a więc słabo. I teraz Longobardia, żeby było śmiesznie, jest jeszcze bardziej nielojalna, już ma 0,7 na minusie, ale myślę, że im to zacznie przechodzić powoli, bo teraz tutaj mamy
Unhappy Popsy troszkę. No ale War Exhaustion daje tutaj najwięcej. No i asymilacja kulturowa też trochę daje w dupę. No, nic na to nie poradzimy. Failed. Dobra, do kogo to należy? Wszystko jedno tak naprawdę, bo te babeczki mi nic nie dają, że tak powiem. Niech se należy do kogo chce. Gdybyśmy chcieli Fryzję zaatakować... Oni mają 96 kohort, czyli mają porównywalny, myślę... porównywalną siłę ognia co my, z tym, że mają praktycznie manpower zerowy. Natomiast co oni tu mają? Dostają trybut od Visurgisa i od Teutonii Centralis, czyli gdybyśmy chcieli wypowiedzieć wojnę, to najprawdopodobniej... A nie, nie mają żadnych sojuszników. Ciekawa sytuacja. Można by się pokusić o wojnę z Fryzją, no ale to już zobaczymy, myślę, w następnych odcinkach. Wyszedł mi za długi film troszkę, więc podzielę go na pół. Także... No co, i tak nie będziecie o tym wiedzieć, dopóki tego nie oglądniecie, więc tak nie bardzo miała sens ta wstawka. Ale dzięki bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!